Cześć, tu naczelny Ktultysta. Nadajemy dzisiaj z Lech, najbardziej ktulowego miejsca w Krakowie, a być może i w całym wszechświecie. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat drugiego tomu Maleus Monstrorum, dodatku zawierającego bardzo obszerne opisy potworów, bóstw i różnych innych stworzeń, na które mogą natknąć się badacze podczas sesji. Drugi tom Maleus Monstrorum, który widzicie tutaj otwarty po mojej lewej stronie, zawiera informacje dotyczące wielkich przedwiecznych, bogów zewnętrznych, różnych innych bóstw i stworzeń, które tak naprawdę dysponują mocami na tyle potężnymi, że starcie badaczy z nimi zazwyczaj kończy się gwałtowną i bardzo szybką śmiercią. Możecie zapytać, po cóż zatem cały, liczący sobie 260 stron z okładem, podręcznik przedstawiający takie potwory, skoro badacze nigdy nie natkną się na nie i nigdy nie będą mieli okazji zmierzyć się z nimi i nie mają z nimi szans, no bo któż miałby szansę z pełzającym chaosem w takiej formie, prawda? No cóż, na szczęście dla badaczy wielu z bogów, wiele z bogiń, których znajdziecie na kartach tego podręcznika, ma swoje awatary, czyli postacie, które mogą przybierać nawet ludzką postać i poruszać się pośród ludzi. Wiele z nich stanowi po prostu jakieś tło, zagrożenie, które można wykorzystać i zaczerpnąć jako źródło inspiracji do tego, aby stworzyć swoje własne scenariusze. Zresztą bardzo autorzy zachęcają, aby właśnie tak robić, bowiem tutaj również w tym podręczniku, tak jak w pierwszym tomie Maleus Monstrorum, znajduje się też obszerny rozdział o tym, jak tworzyć bogów wielkich, przedwiecznych i w jaki sposób wykorzystać ich na swoich sesjach tak, aby nie stanowili tylko pojawiającego się na koniec scenariusza potwornego zagrożenia, które wpada, zmiata wszystkich dwoma ciosami macek i na tym kończy się sesja. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby oni stanowili zagrożenie, żeby badacze mieli jakąś szansę chociaż spróbować odesłać tych bogów wielkich, przedwiecznych, w jakiś sposób z nimi walczyć. Bo w sumie o to chodzi przecież w kosmicznym horrorze. I tak też napisany jest cały ten podręcznik, cały drugi tom Maleus Monstrorum. On podobnie jak tom pierwszy jest w całości w oryginale zilustrowany przez Loïka Mozy, ale ponownie, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie dodali ilustracji dodatkowych. Stwierdziliśmy, że przyda się ich trochę, więc będzie ich tutaj w tym podręczniku nawet więcej chyba niż w pierwszym tomie, gdzie poprosiliśmy polskich artystów o to, żeby zilustrowali właśnie różne potwory. Ja wiem, że wielu z nich nie da się zilustrować, bo są bardzo bluźniercze, często niewidzialne, często zmieniające formę, ale myślę, że to, co zrobił i Loïc, i to, co stworzyli nasi artyści, w jakiś sposób na pewno Was zaskoczy i zainspiruje do tego, jak opisywać i w jaki sposób przedstawiać te straszliwe potwory z mitologii Cthulhu. Na kartach tego dodatku znajdziecie wszystkie w zasadzie potwory kanoniczne, które stworzył Lovecraft, które stworzył później August Derleth, ale także wiele stworzeń, które pojawiły się później w opowiadaniach naśladowców Lovecrafta. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Tutaj w całym tym podręczniku jest aż 110 różnych istot. Wielkich, przedwiecznych, zewnętrznych bogów czy innych potężnych stworzeń. 110 różnych inspiracji do tego, jak straszyć graczy i w jaki sposób stawiać poważne wyzwania przed badaczami. Co mogą robić tacy bogowie? Jak wpływają na ludzi? W jaki sposób to wszystko zazębia się ze sobą, w jaki sposób uzupełnia mitologię Lovecrafta. Myślę, że jest to cenny podręcznik nie tylko dla osób prowadzących ze Cthulhu, ale przede wszystkim dla osób zainteresowanych mitologią Lovecrafta. Co jeszcze jest ważne, to to, że w tym podręczniku znajduje się podręcznik i wskazówki wymowy nazw tych co bardziej karkołomnych potworów. No, o ile samego Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu jesteśmy już w stanie wymówić, to są jednak takie bóstwa, które sprawiają nam dużo więcej kłopotu. Jakiś Czulcza, jakiś no, sam Niarlathotep też sprawia dużo problemów. Słyszeliśmy już bardzo wiele sposobów wymawiania tego imienia. Także myślę, że ten dodatek, choć malutki, na końcu podręcznika będzie też cennym uzupełnieniem Waszej wiedzy. Oczywiście podobnie jak tom pierwszy, tak i tom drugi Maleus Monstrorum korzysta mocno z odniesień do zaklęć, które znajdziecie w Wielkim Grymuarze Magii Mitów Cthulhu. I dzięki temu możecie lepiej zrozumieć, jakimi zaklęciami mogą dysponować
czy wielcy przedwieczni, czy zewnętrzni bogowie. Bywa tak, że dysponują wszystkimi. Oczywiście są to potężne istoty dysponujące magią mitów, ale często mają pewne ograniczenia i takie rzeczy znajdziecie w tym podręczniku. Oczywiście znajdują się tutaj też statystyki, ale poza awatarami no, można je traktować raczej jako zbiór wskazówek, gdyż te istoty są tak potężne, że walka z nimi w zasadzie pozbawiona jest sensu. Cóż, myślę, że to dość ciekawostek na temat drugiego tomu Maleus Monstrorum, którym już niedługo razem z tomem pierwszym będziecie mogli przejrzeć sami, przeczytać i wzbogacić swoją wiedzę na temat mitologii Lovecrafta, a także lepiej straszyć graczy i skuteczniej mordować, może niekoniecznie mordować, ale też przerażać badaczy.